Witam, dzisiaj porozmawiamy sobie o lalkarzach, zapraszam. Standardowo jednak oto najlepsze komentarze poprzedniego odcinka, a to są moi wspierający, prawdziwi mężczyźni alfa, którzy nigdy nie bawili się lalkami. Tak naprawdę można wyróżnić tylko trzech shinobi zajmujących się lalkarstwem na poważnie. Są to Kankuro, Sasori i Chiyo. Byli też inni, ale to raczej mocno poboczni i niezbyt ważni, ale lecimy z tematem. Lalkarstwo polega na sterowaniu marionetkami za pomocą nici czakry i zostało stworzone przez tego gościa. Nie każcie mi tego czytać. Monzeamon Chikamatsu. Na początku wykorzystywał te marionetki do rozrywki, lecz później wraz z kilkoma shinobi narodził się pewien pomysł stworzenia lalek i kontrolowania ich za pomocą wcześniej wspomnianych nici czakry i tak właśnie powstała sztuka posługiwania się marionetkami. Poprzez lata technika tworzenia marionetek, jak i ich wykorzystywania znacznie się poprawiła, a ninjasuny stali się w niej mistrzami, znaleźli dla nich zastosowanie, a nawet wcześniej wspomniani Kankuro i Sasori posługiwali się głównie właśnie marionetkami. Aby kontrolować taką marionetkę należy przede wszystkim ją posiadać, co jest oczywiste, a następnie połączyć się z nią nićmi czakry, dokładnie tak samo jak to się dzieje w teatrze lalek, nici czakry to takie sznurki. Dzięki temu połączeniu użytkownik może kontrolować swoją bronią w postaci lalki i czym bardziej doświadczony, tym mniej palców musi używać. Minimalne użycie palców to oczywiście jeden na marionetkę, ale słabo doświadczeni lalkarze używają nawet wszystkich 10 palców, aby kontrolować jedną. Są od tego oczywiście wyjątki, jak zawsze. Przykładowo Sasori był w stanie kontrolować nawet 100 marionetek, ale to przez bycie specyficznym shinobi. On już sam był swego rodzaju marionetką, więc działał nieco inaczej. W normalnym wypadku jeden palec, jedna nić i w najlepszym przypadku jedna kontrolowana marionetka. Jedną z wad posługiwania się marionetkami to opóźnienie czasowe, którego nie da się uniknąć. Chyba dla wszystkich oczywiste jest, że szybciej poruszymy swoją ręką, aniżeli mielibyśmy podnieść rękę lalki, która ma przyczepioną do siebie nitkę. Jest to nie do przeskoczenia, ale w anime nie wydaje się, jakoby miałoby to komukolwiek przeszkadzać. Mimo wszystko lalkarz musi wyprzedzać ruchy przeciwnika, żeby czasem nie wykonać ruchu za późno. Drugą wadą jest to, że kontrola lalek wymaga dużej uwagi kontrolującego, a utrzymywanie nici czakry ciągle pobiera czakrę użytkownika. W większości przypadków oznacza to, że lalkarz jest bezbronny, ponieważ najczęściej posługiwanie się marionetkami jest jego jedynym stylem walki i opiera się on głównie na walce dalekodystansowej. Co zatem idzie, w większości przypadków lalkarz jest łatwym celem na bliski dystans, ale nie znaczy, że jest tak zawsze. Przykładowo Kankuro miał kilka sztuczek, aby poprawić się na bliski dystans. Występowały przykładowo typowo defensywne lalki, które pozwalały na jakąkolwiek obronę przed przeciwnikami na bliski dystans. Chiyo zainstalowała sobie specjalną tarczę w swoim ramieniu, która pozwalała jej na obronę w awaryjnych sytuacjach. Taką samą tarczę później Kankuro zainstalował w lalce Sasoriego i również Kankuro ma zwyczaj przebierania marionetek za siebie samego. Co działa niesamowicie dobrze, ponieważ z jednej strony jego ciało jest chronione, a z drugiej przeciwnik może wpaść w jego pułapkę. Kolejną wadą jest efekt zaskoczenia, który lalkarz musi wywołać, bez tego dużo prościej go pokonać, ale jednocześnie jest to plus i w pewnym stopniu wytłumaczenie, dlaczego lalkarze są dość nieznani. W momencie, w którym lalkarz musi polegać na efekcie zaskoczenia, jednocześnie jak najmniejsza ilość osób musi znać jego styl walki, słabości marionetek, jest to całkowicie naturalne. Nawet w przypadku zwykłych ninja najlepiej, żeby każdy miał jakąś specjalną technikę czy styl walki, którego przeciwnik się nie spodziewa. Jednakże w przypadku lalkarzy jest to jeszcze ważniejsze, dlatego że marionetki zazwyczaj są mniej odporne na ataki, a znajomość ich konstrukcji praktycznie daje pewną wygraną, co widzieliśmy na początku Shippudena, gdy Sasori rozwalił Kankuro bez najmniejszych problemów, nawet się nie wysilając, dlatego że znał wszystkie słabe punkty lalek, które w zasadzie sam stworzył. W najlepszym wypadku lalkarz powinien za każdym razem walczyć inną marionetką z innym arsenałem broni, lecz nie jest to takie proste. Jak widzicie, jest trochę tych wad, jednakże jest też sporo plusów. Pierwszym takim plusem jest to, że lalkarze są w stanie manipulować swoimi marionetkami w nietypowy sposób. Przykładowo tutaj Kankuro kręci swoimi dwoma lalkami wokół Sasoriego, w dodatku w powietrzu, co dezorientuje przeciwnika, choć w tym przypadku się to nie udało. Ale to przez to, że Sasori znał te marionetki na wylot. Nie mam też pewności, no ale patrząc na ten przykład, wydaje się, że nici czakry nie działają jak dosłownie nić.
No bo zobaczcie, Kankuro już dawno by zaplątał swoje nici wokół Sasoriego, w tym momencie, w którym już 10 raz marionetki go okrążyły. Może to zwykłe niedopatrzenie, a może po prostu tak to działa. Drugi plus łączy się też z pierwszym. Mistrz marionetek może tak nią pokierować, aby zyskać dodatkowy pęd, co za tym idzie, ciosy są znacznie mocniejsze. Dodatkowo marionetki często mogą się rozkładać na więcej części, dając większy arsenał do wykorzystania. Można atakować z wielu miejsc naraz, ale o tym powiem więcej przy okazji opisywania marionetek. Jeszcze jedną rzeczą jest fakt, że marionetki są narzędziem, rzeczą martwą, co za tym idzie, nie męczą się, nie utoną, mogą nawet się przemieszczać pod ziemią. Trzeci dość duży plus to to, że jeden człowiek może mieć wręcz małą armię 10 marionetek, które działają na różne sposoby. Niezależnie od sytuacji, ten styl może być dobry na wszystkie rodzaje ninja. Nawet jeśli lalkarz straciłby swoje marionetki, to jeszcze nie koniec świata. Doświadczone osoby mogą wykorzystać nici czakry na różnorakie sposoby. Mogą nimi rzucać kunajami, a nawet bardziej pomysłowi potrafią połączyć nić czakry z kunajem, rzucić nim ciągle będąc połączonym i gdy trafi w cel, to przejąć nad nim kontrolę, co prowadzi do kolejnego absolutnie kozackiego atrybutu lalkarzy, czyli kontrola nie tylko nad marionetkami, ale też nad ludźmi. Działa to różnie, oczywiście w zależności od umiejętności mistrza marionetek. Może on kontrolować kogoś, kto nawet nie ma o tym pojęcia, jeśli tylko będzie używał minimalnej ilości czakry do tej kontroli. Może przejąć kontrolę nad użytkownikiem, który tego chce, tak jak Chiyo nad Sakurą. Dodatkowo może też przeszkadzać tymi nićmi przeciwnikom, jak to zrobił Kankuro z Sasorim, którego pociągnął w dół. Można też za ich pomocą przyciągać do siebie przedmioty, tak jak Kankuro zrobił to tutaj. Dlaczego miałby z tego nie skorzystać i odebrać komuś przykładowo miecz? Wieki przed stworzeniem przez Monzeamenmamona, tego gościa wiecie, swojej wersji technik lalek, klan Otsutsuki używał innej wersji, która miała mniej wad. Byli oni w stanie kontrolować swoje marionetki lub ludzi z dowolnej odległości. Umieszczenie w ciałach marionetek kul czakry im na to pozwalała, a nawet było to lepsze o tyle, że kontrolowali oni je za pomocą myśli. Później nawet stały się w większości autonomiczne i Kankuro to przestudiował i uzyskał podobny efekt, dzięki któremu używał praktycznie niewidzialnych, cienkich nici czakry, które pozwoliły mu znacznie zwiększyć zasięg kontroli. Są trzy znane style używane przez mistrzów marionetek: biały, czerwony i czarny, ale tak naprawdę jest to tylko ciekawostka, bo nie wiadomo czym się charakteryzują te style, prócz tego, że marionetki są właśnie w tym kolorze. Jeśli chodzi o marionetki, to jest ich naprawdę mnóstwo, ale opiszę najpopularniejsze. Karasu to marionetka, która jest typowo ofensywną lalką. Posiada naprawdę pokaźny arsenał, pociski pokryte trucizną, czy to senbon, czy kunaje, wyrzutnie bomb dymnych, które również mogą składać się z trującego gazu, ostrza, kosy, noże, zatruta igła w ustach. Ponadto może rozdzielić się na wiele części, co pozwala jej na atakowanie z wielu miejsc jednocześnie. Kuroari służy głównie do chwytania i blokowania przeciwników, nie posiada wielu broni, ale tak samo jak Karasu może dowolnie odłączać części ciała, posiada również ząbkowane ostrza oraz wyrzutnie igieł w ramionach. Ponadto ma charakterystyczny brzuch przypominający beczkę, który służy do wcześniej wspomnianego chwytania i unieruchamiania przeciwników. Sansho jest lalką defensywną i w zasadzie tutaj nic ciekawego o niej nie można powiedzieć. Służy po prostu do obrony, jest dość wytrzymała, a jej słabym punktem jest boczne połączenie, które po uderzeniu może strącić tarczę. Hiruko jest to marionetka, która była tak naprawdę zbroją, w której znajdowała się jeszcze inna marionetka. Bronie tej marionetki były pokryte specjalną trucizną, powodującą śmierć po 3 dniach. Dodatkowo zatruty jest sparaliżowany, więc bez pomocy osób trzecich nie ma szans na przeżycie. Posiadała ona żelazny ogon, który mógł służyć do ataku, jak i do obrony. Miała ona też skorupę, dodatkowo zwiększającą obronę marionetki. Istny karabin senbonów w ustach, lewe ramię w kształcie torpedy wystrzeliwujące odłamki senbonów we wszystkich kierunkach. Sasori. Jak dobrze wiemy z anime, stworzył on sam z siebie marionetkę, którą kontrolował od wewnątrz. Dzięki mechanizmowi w klatce piersiowej mógł używać wielu nici czakry, co pozwalało mu na kontrolowanie nawet 100 lalek naraz. W jamie żołądka posiadał gruby kabel, który był pokryty trucizną. Z tyłu posiadał miejsce na dodatkowe 4 zwoje, których używał do przywołania marionetek. Z tyłu pleców miał przyczepione coś na wzór śmigieł czy shurikena o 5 ostrzach. Te ostrza również były przyczepione
przeciągnięte trucizną, mogły wirować i w ten sposób okaleczać. Ponadto posiadał w dłoniach rury, z których mogła wydobywać się woda lub ogień, coś jak z węża strażackiego lub miotacza ognia. Jego rdzeń był osadzony w ciele marionetki i za jego pomocą kontrolował on wszystkie stawy lalki, dlatego też rdzeń był jedynym jego słabym punktem. Po śmierci Sasoriego Kankuro wprowadził kilka modyfikacji do tej marionetki i przykładowo zainstalował w nim wcześniej wspomnianą tarczę. Było jeszcze 100 marionetek, które kontrolował Sasori, jednak nie były one jakoś szczególnie interesujące i raczej nie miały unikalnych umiejętności czy modyfikacji, posiadały tylko truciznę tą samą, która była pokrywana każda broń Sasoriego. Było jeszcze 10 lalek stworzonych przez tego innowacyjnego typa. Zostało powiedziane, że marionetki te są niezwykle silne, stworzone tak, aby razem mogły kooperować, a każda z nich odpowiada sile 1000 marionetek. Niestety, aby ich używać, trzeba niezwykłych umiejętności. I tak, lalka numer 1 przypominała demona, miała ogromne pięści i równie imponującą siłę rażenia. Służyła raczej do obrony. Lalka numer 2 była dobra w taijutsu, ale również potrafiła wyciągać ramiona i tworzyć z nich klatkę do uwięzienia przeciwników. Mało tego, wystrzeliwała małe bomby z ust, które były poważnym zagrożeniem dla przeciwnika, jednocześnie nie niszcząc swojej pułapki. Lalka numer 3 była używana w kooperacji z lalką numer 4 i była w stanie odsłonić kulę z 4 ostrzami czakry, niezwykle niebezpiecznymi i bardzo szybko kręcącymi się. Była używana jako broń poprzez lalkę numer 4. Lalka numer 4 potrafi wyciągać rękę za pomocą łańcucha i połączyć ją z lalką numer 3, aby rzucać nią niczym jojo. Jeśli lalka numer 4 lub lalka numer 3 zostałaby zniszczona, to ta druga staje się bezbronna. Lalka numer 5 posiada długie sznury w czaszce, które mogą przebić kilku wrogów naraz. Zasięg tych kabli jest bardzo duży, więc można nimi atakować z daleka. Może również używać kończyn do taijutsu, ale jest raczej w tym słaba z powodu braku siły fizycznej. Lalki numer 6, 7 i 8 to lalki, które ze sobą współpracowały, aby stworzyć technikę Sanbokuyaki. Potężne ninjutsu, które tworzyło tornado zasysające przeciwników do środka oraz miażdżące ich z ogromną siłą. Lalka numer 9, marionetka przypominająca kobietę. Dzierżyła ona 2 szerokie miecze, którymi mogła bez problemu wręcz rozrywać przeciwników i była to główna ofensywna lalka. Lalka numer 10 służyła do opieczętowania. I to w sumie tyle. Moim zdaniem lalkarze zostali olani z jednego prostego powodu. Nie są tak ciekawi, a techniki z nimi związane są mało spektakularne. Polegają na truciu, ostrzach z różnych części ciała i to jest jak najbardziej fajne, ale raz góra, dwa razy do oglądania. Poza tym można sobie tłumaczyć to tym, że jako mistrzowie marionetek nie mogą pokazywać swoich umiejętności za często, bo zepsuje to efekt zaskoczenia, ale raczej to jest naciągane i powód jest dużo prostszy. Są po prostu nieciekawi. I to na tyle. Zapraszam jak co niedzielę o 12 na kolejny filmik z Naruto. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!